Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym podcaście Pharmacy Language. Z tej strony, jak co tydzień, Wioletta Gołębiewska oraz Jędrzej Lewicki. Dzisiaj mamy szczególne, 10. spotkanie. Mamy nadzieję, że dobrze wspominacie czas, jaki spędziliście z nami do tej pory. Cześć, witam Was na naszym kolejnym spotkaniu. Jak wcześniej wspomniała Viola, dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, bo 10. Cieszymy się, że mogliśmy być z Wami przez tyle tygodni i ćwiczyć farmaceutyczny język angielski. W każdym czwartkowym podcaście prezentujemy Wam nowe słówka i zwroty przydatne w codziennej pracy w aptece. W każdym odcinku omawiamy inne zagadnienie dotyczące pracy w aptece oraz doradzania anglojęzycznemu pacjentowi. Pamiętajcie, że możecie kontaktować się z nami, aby dać nam propozycje tematów oraz zagadnień, które chcielibyście, żebyśmy Wam przybliżyli i wspólnie z Wami potrenowali. Piszcie do nas na adres pharmacycollege@pgf.com.pl lub umieszczajcie propozycje w komentarzach pod podcastem na YouTubie czy Facebooku. Dodatkowo przypominamy, że podcastu możecie słuchać na wspomnianych już przez Jędrzeja stronach YouTube i Facebook oraz na portalu pharmacycollege.pl, a także na serwisach Spotify i SoundCloud. Wszystko po to, abyście mogli w każdej chwili poćwiczyć z nami swój farmaceutyczny język angielski. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Czas przejść do konkretów. Dzisiaj poruszymy temat odporności. Ciągle trwająca zimowa pora za oknem sprzyja zachorowaniom. Na pewno zaobserwowaliście to u swoich pacjentów, dlatego warto wiedzieć więcej co nieco na ten temat. No to zaczynamy! Let's go! Na początek przedstawię ogólne słówka dotyczące odporności. Lymphocytes, limfocyty. Pathogen, patogen. Serum, surowica. Vaccine, szczepionka. Transplantation, transplantacja. Passive immunity, odporność bierna. Natural passive immunity, odporność bierna naturalna. Artificial passive immunity, odporność bierna sztuczna. Active immunity, odporność czynna. Natural active immunity, odporność czynna, naturalna. Non-specific immunity, odporność nieswoista. Specific immunity, odporność swoista. Następnie przedstawię Wam objawy wskazujące na obniżoną odporność. Extreme stress, ekstremalny stres. Frequent colds, częste przeziębienia. Stomach issues, problemy żołądkowe. Tiredness, zmęczenie. Prone to infections, podatność na infekcje. Slow healing of wounds, powolne gojenie się ran. Co można zrobić, aby wzmocnić układ odpornościowy? Oto kilka wskazówek. Get a sufficient amount of sleep. Odpowiednio się wyśpi. Maintain hygiene. Utrzymuj higienę. Keep your weight under control. Utrzymuj swoją wagę pod kontrolą. Manage your stress. Radź sobie ze stresem. Consume a healthy and balanced diet.
Stosuj zdrową i zbilansowaną dietę. Drink lots of water. Pij dużo wody. Avoid eating junk food. Unikaj jedzenia fast foodów. Stop smoking. Przestań palić. Avoid alcohol. Unikaj alkoholu. Przedstawimy Wam teraz przykładowe dialogi dla lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień. Ja będę w nich odgrywała rolę pacjenta, a Jędrzej farmaceuty. Good morning. Good morning, Helen. What's going on? I feel tired and sleepy all the time. Anything else? My hair falls out and my nails are brittle. Well, I think you may have some problems with your immunity. Have you had a lot of work and stress recently? Yes, I changed my job, which was very stressful. I think some vitamins should help. Is that all? I can also give you some dietary supplements. There are many of them available, but I will look for the best one for a woman your age. Thank you. Dialog drugi. Good afternoon, Mrs. Jones. What can I do for you? I'm a very active person, but I have had no energy recently. I also catch colds more often than I used to. Are you also often fatigued? Yes, very often. I think it's your immunity system. It seems to be weak. Can I do anything to strengthen it? You can take some vitamins and minerals. You should also change your diet. What should I eat? Lots of fruit, vegetables, whole grain, dairy products, meat and fish. What about exercise? You should make an effort and be as active as you used to be. Regular and moderate exercise is always good for your health. I will remember that. Can I have some of the vitamins and minerals you've mentioned? Sure, I will get them for you. Następnie przedstawimy Wam słowniczek dotyczący dzisiejszych dialogów. Dialog pierwszy. Tired. Zmęczony. Sleepy. Śpiący. Anything else? Coś jeszcze? My hair falls out. Wypadają mi włosy. Nails. Paznokcie. Brittle. Kruche. Łamliwe. Immunity. Odporność. Is that all? Czy to wszystko? Dietary supplement. Suplement diety. Available. Dostępny. Women your age. Kobiety w twoim wieku. Dialog drugi. Active person. Osoba aktywna. I have had no energy recently. Ostatnio w ogóle nie mam energii. More often than I used to. Częściej niż kiedyś. Fatigued. Zmęczony. Immunity system. System odpornościowy. Weak. Słaby.
To strengthen. Wzmacniać. Minerals. Minerały. You should change your diet. Powinieneś zmienić dietę. Fruit. Owoc. Vegetables. Warzywa. Whole grain. Pełne ziarna. Dairy products. Nabiał, produkty mleczne. Meat. Mięso. Fish. Ryba. What about exercises? A co z ćwiczeniami? Make an effort. Postarać się. Moderate. Umiarkowany. Na dzisiaj to tyle z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Jak zawsze udostępnimy Wam słownictwo z dzisiejszej lekcji, a także ćwiczenie do podcastu oraz tłumaczenia dialogów. Zachęcamy Was także do lajkowania oraz udostępniania naszych podcastów. Do usłyszenia za tydzień w Pharmacy Language i w poniedziałek podczas Pharmacy World. Na razie, cześć!